Siemane Mareczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem mam dla was coś, co każdy z nas lubi, czyli serię z Happy Wheels. Jak zawsze zagramy w najlepiej oceniane mapki z tygodnia. Przechodźmy do gry. Dobra, tak więc pierwsza mapka na dzisiaj to Matrix Save Billy. Jak widzicie, nie udało nam się niestety Billy'ego uratować, ale to nie znaczy, że teraz nam się nie uda. Chyba nam się... nie. Aha, Billy'ego mamy uratować. Dobra, uratowaliśmy Billy'ego. Uratowaliśmy Billy'ego, ale spróbujemy jeszcze raz, bo to tak szybko poszło, że sam już nie wiem, o co chodzi. Jak mogę uratować Billy'ego? Uuu, to było piękne. Czy siebie też zdołam uratować? Zdołałem wszystkich uratować, więc pięknie, pięknie. Okej, okay, kolejna mapka na dzisiaj to Basketball Challenge. Czym jest basketball? Aha, czyli musimy rzucać piłeczkę i piłka musi odbić się do kosza. Czy to się uda? Jeszcze nie. Czy teraz to się uda? Jeszcze nie. No, już chyba się w ogóle nie uda. Dobra, więc jaką technikę przyjmiemy na to? Trzy. Może? Nie, za blisko. Teraz tak, musimy dość mocno tym rzucić. O, pięknie! Pięknie! Kurde, to było naprawdę ładne. W 8 równo sekund, więc przechodzimy do kolejnej mapki. Kolejna mapka to Gate Passing. Czyli musimy przechodzić po prostu przez... aha. Już się nie udało. Czy się jeszcze uda? Jeszcze się uda. Tylko kurde, jak to robić? Dobra, z wyskokiem. Medium. O. To już jest trudne. Dobra, medium przejechane. Teraz jesteśmy na hardzie. Hard już może być naprawdę hard. Myślę, że jeszcze, jeśli jeszcze raz się rozpędzimy, pochylimy się do tyłu i spróbujemy przywalić. Dobra. O, udało się. Hard. I co teraz? Co teraz? Boss! Nie wyszedł boss za pierwszym razem. Może teraz się uda? Ups. Nie udało się. Wrócimy znowu do przyspieszaczy. Ups. No nie wiem. Udało się. No. I się udało. iOS 3D Harpoon Run. Czyli Harpoon Run na iPadzie. I bardzo w sumie fajnie to wygląda. Jestem ciekaw, jak oni robią takie rzeczy, bo wygląda to naprawdę fajnie. Czy Harpoon Run jest za trudny? Chyba nie jest, chociaż coraz są bliżej harpuny. Ale chyba nie ma tutaj nic ciężkiego, ale tak czy siak wygląda to naprawdę fajnie. Więc łapka w górę. Sword Throw 3. Jak wiecie, ja w Sword Throwach jestem średni. Ale też nie najgorszy, chociaż teraz dobra, leć. Którego trafisz? Tego i Tom naraz. Dobra, czyli został tylko jeden, ale prawie zrąbałem. Mogę dostać więcej tych swordów. Okej, okay, więc... więc to nie najgorzej, ale teraz zrąbałem i już chyba ich nie dosięgnę. Niestety. Okej, okay, teraz za pierwszym razem tego trafiłem. Tom... trzy miecze poszły na dwójkę ludzi. To... no nie, ale jeszcze mogę dostać dokładkę. Tylko znowu źle zrobiłem, bo miałem ręce właśnie tam, gdzie... dobra, jedna poszła, mam jeszcze... dwa miecze? Jeden miecz? Nie! Dobra, została mi trójka, mieczy jest dość sporo. No i dostała mi taka trójka w sumie łatwych, więc pierwszy poszedł... o, ale zrąbałem! Dobra, jeden miecz, jedna osoba, znowu... no nie! Jeden i dużo mieczy. Tylko jak? Proszę, traf! Headshot! No, kurde, tyle w to grałem. Ile? 5 minut ponad w to grałem. To jest za długo jak na jedną mapkę w Happy Wheels, uwierzcie mi. To jest zdecydowanie za długo. Okej, okay, kolejna mapka na dzisiaj to Wall Jump, czyli muszę tak skoczyć, potem odbić się. To chyba o to chodzi, nie? Bo no, sama nazwa mówi. I muszę wskoczyć tam do tamtego małego tego kwadracika, tylko jak to zrobić, żeby się tak odbić? To może być ciężkie. Chyba, że jakoś inaczej to może da się jakoś rozwiązać. Widzicie? Można inaczej, można inaczej. Try to stop. Okej, ale co? Stop, 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 stop. O, to jest w sumie fajne. Muszę się spróbować zatrzymać. Stop, 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 stop. Udało mi się zatrzymać. Teraz muszę zeskoczyć na dół. Dobra, skaczę.
Jest! Udało mi się zatrzymać. Przytrzymałem shift chyba, wtedy on się tak skula i udało się. Całkiem spoko. Okej, kolejna mapka to Freeze Fall, czyli coś co znamy. Czyli będą takie różne rzeczy, które będą w pewnym momencie po prostu zamarzać i my będziemy musieli dalej przelecieć, żeby się nie zabić. Bardzo good job. Okej, ale odsłoń mi. Odsłoń. W sumie ładnie zrobiona mapka. Tędy przelecę. Przeleciałem, dobra. No zabierz stąd ten napis. Bez sensu są te napisy. Awesome. Ja wiem, że jestem... Dobra, jesteśmy dalej niż byliśmy wcześniej. Jesteśmy amazing. Czy będziemy jeszcze raz awesome? Dobra, to myślę, że to jest łatwe, więc to też nam się udało. Incredible. Jesteśmy incredible, ale czy będziemy ultimate? Będziemy chyba, nie? To chyba też nam się uda zrobić. Czy nie? Uda się. O nie, brzuch nam się zablokował, serio? Wiedziałem, żeby iść na dietę. Dobra, jak na razie idzie bardzo łatwo, jesteśmy na incredible. Tylko czy to incredible nam pomoże? Dobra, ale tędy chyba wyjdę, nie? Dobra, udało się, patrzcie. Tyle mi zajęło, żeby się przedostać tam. Ale jesteśmy god. Łop. Okej, time to die. No i co, i tak po prostu umrę? Aha, taki trolek. Taki trolek, no po prostu najśmieszniejszy żart na świecie. Thanks for playing. Ja też dziękuję. Naprawdę bardzo fajna mapka. Okej, kolejny sword fight. You kill my son, you sway whip. Oh. Nie tak. You kill my son, you weapon. Okej, obroniłem się i aha, nie, puściłem broń. Kurde, jeszcze raz. Dobra, odbiliśmy jego broń, więc o to właśnie chodzi. Tu też będziemy myśleli, where's my burger? Aha, nie mogłem. Co ona zrobiła? Pojebała? Dobra, mogę puścić tą broń, bo tutaj mam lepszą. Czy ja mogę to wystrzelić? Make a shield. Aha, muszę tutaj rzucać te. Ups. Ups. Okej, znowu pokonaliśmy grubaskę i teraz musimy tarczę zrobić, żeby nas nie zabiły te, wiecie. Nie tak. Nie tak. Nie tak. Ojojojoj. Jeszcze raz. Znowu Santa. Znowu Santa. Do you like Santa? Oczywiście, że kocham Mikołaja Świętego. Teraz powinno wyjść. Dobra, to już było. To musi wyjść. To było ultimate'owa tarcza. Po prostu najlepsza na świecie. Teraz będę musiał jakoś killować tego motherfuckera. Tylko o co chodzi tutaj? Dobra. Wystrzeliło. Samo w sumie. Bardzo fajna mapka. Bardzo fajnie zrobiona. Takie mapki lubię. Takie mapki lubię. The Matrix 6, czyli kurczę, kolejny znany nam już dobrze Matrix i jak zawsze nam się udało. Za pierwszym razem. Okej, mapka nazywa się Motorbike Truck. I o co tutaj chodzi? Że jesteśmy na takim skuterku. Dobra, gra nazywa się Motorbike Truck, czyli to jest taka gra typu... Trials Fusion, gdzie mamy motorek i musimy, wiecie, wygrać. What? What? Co tu się podziało? Czemu ja tak jadę trochę jak taki crazy old? No zabierz te nogi. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jak na razie nam idzie dobrze. Siedzimy dalej na tym naszym motorku. Przejechaliśmy przez to, ale uderzyliśmy w to i to już chyba nas dyskwalifikuje z dalszej jazdy. A może i nie, może i nie. Dobra, po co nogi? Wygraliśmy. Dobra. Dobra, mapka dziwna, trochę jej nie ogarniałem, ale udało się dojechać do mety, więc to jest najważniejsze. Dobra, ludziska, tak więc to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba i czekajcie na więcej, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa.